Brytyjski kowiec z paczek świątecznych, cena tegorocznych skrzyń i unikalne oferty w sklepie w grze. To są kluczowe tematy, które poruszymy w tym filmie. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem zaczynamy od wyjątkowych ofert za złoto, o których wspominałem we wczorajszym filmie. Dla osób, które nie oglądały lub nie wiedzą o co chodzi, każdego dnia dostajcie teraz w grze bezpłatną monetę, która po odebraniu zamienia się w pewną ofertę. Jaką to naprawdę zależy to może być czołg premium, misje razy 5, rezerwy załoganci, konto premium naprawdę wiele rzeczy. I haczyk polega na tym, że codziennie widzicie tylko jedną, a samych ofert jest naprawdę mnóstwo. Aby zobaczyć więcej, trzeba zapłacić i to wcale nie tak mało, ponieważ 250 sztuk złota. W związku z tym wielu graczy zastanawiało się, czy ewentualnie warto losować te oferty. I jako odpowiedź na to Abyście nie marnowali swojego golda, mam teraz dla Was pełną listę przedmiotów, które udało się po prostu ustalić. I przykładowo, dostępny jest Klon Progetto, czyli Mars za ponad 16 tysięcy sztuk złota. Mamy Gonzalo za niemal 20 tysięcy golda. Mamy niemieckiego Leita, który dawno już nie był dostępny. Jest to Aufklärung Panzer Panther za 13 tysięcy 250 złota. Jest kierowc, też bardzo drogi. No i ktoś teraz sobie pomyśli, że wszystkie oferty są bardzo drogie ale to nieprawda, niektóre są naprawdę rozsądne i do takich należy na przykład oferta na polskiego Lisa, amerykańskie TS5, LT432 czy kartofla, także niektóre ceny są naprawdę atrakcyjne. Sprawdźcie sami co ciekawego dostaliście, a my przechodzimy już do drugiego tematu, czyli ceny tegorocznych skrzyń. Ostatnio padła informacja, że ceny patchów mają wzrosnąć o około 10%, bo o tyle poszły w górę ceny w sklepie premium. Teraz mam jednak dobrą wiadomość, ponieważ najnowszych ustaleń wynika, że Ceny paczek świątecznych pozostaną na niemal tym samym poziomie. I to oznacza, że za trzy sztuki zapłacicie około 24 zł, za 11 paczek około 80 zł, za 25 około 160 zł i za zestaw 75 też około 400 zł. Także na pewno nie ma tragedii i miejmy nadzieję, że paczki w tym roku będą po prostu opłacalne. I teraz moi drodzy, zanim przejdziemy do bitewki Gisorem, mam dla Was jeszcze krótkie ogłoszenie. Ostatnio wyszło tyle fajnych gier, że aż pograbę w coś innego niż WOD. Tylko kurka przydałaby się jakaś promocja. No i na szczęście, moi drodzy, jest, ponieważ Anabela nie zapomniała i przygotowała liczne zniżki z okazji Black Friday. Możecie zyskać aż do 15% kaszpaku. Kupując takie najnowsze gry jak Payday 3, Starfield, Cyberpunk, Spider-Man czy moi drodzy Forza Motorsport, Call of Duty Modern Warfare 3, naprawdę jest to duży w duży wybór i są także karty podarunkowe do Xboxa czy Twitcha. Także jest w czym wbierać i takiej okazji nie można przegapić. A kupowanie na Enebie jest bardzo proste, wystarczy wybrać interesujący Was tytuł, następnie macie ceny, wybieracie sobie najniższą, dodajecie grę do koszyka, następnie przechodzicie do płatności i tutaj macie mnóstwo form, jest portal Eneby, blik, karta, Paypal, naprawdę mnóstwo opcji i macie także informacje o cashbacku, który wynosi tutaj 20 zł i ten cashback pojawi się na waszym portalu ENEBY, skąd możecie w przyszłości kupować kolejne gry lub karty podarunkowe. Co prawda zdaję sobie sprawę z tego, że raczej nie oglądacie mnie dla wyglądu, tak jednak chcę powiedzieć, że jeśli wyglądam jak zombie to nie bądźcie źli, po prostu mało spałem, nie całe 4 godzinki i też jestem po 8 godzinach komentowania turnieju, więc może być gorzej niż zwykle, ale to raczej nie jest najważniejsze, ważne jest to, że jestem jeszcze w stanie grać. I chcę wam pokazać kołowca Giesora, który oczywiście powinien pojawić się w tegorocznych paczuszkach, tak podaje Vot Express i to ma być taki czołk niemal już pewny, więc no faktycznie warto go pokazać. I moi drodzy, oprócz oczywiście niego mamy jeszcze całą listę innych maszyn, które będą w paczuchach, tylko że nie wszystkie są jeszcze takie pewne, pewne na 1000%, ten ma być taki niemal gwarantowany. Czy byłbym zadowolony gdybym go wydropił? Powiem wprost, że pewnie nie za bardzo. Byłbym powiedzmy trochę zadowolony, ale liczyłbym na coś innego. Także powiedzmy, że to może być taki średni czołg do wydropienia z paczek. Jest średni z klasy, ale średni jakościowo, bo no, pewnie będą lepsze. Najlepszy to byłby w ogóle Bezę to ile oczywiście będzie. No i cóż. Oprócz tego, chcę jeszcze przypomnieć, że codziennie rano, tak, rano są dropy u mnie na kanale Twitch, więc możecie zgarniać dropy. I dropy są fajne, bo można dostać rezerwy, można dostać materiały eksploatacyjne. A w niedzielę od rana szansa na czołgi premium ósmego poziomu, więc wpadajcie. I mam także dla Was, moi drodzy, wyniki ostatniego Giveawaya, gdzie można było wygrać dwa razy po 1000 zł. A dzisiaj też jest taka sama nagroda dla Was. Co trzeba zrobić? No, bardzo prostą rzecz: zostawić suba na kanale, a też ustawić po to, żeby nie przegapić newsów kolejnych i też być gotowym na paczki, które będę rozdawał w grudniu. Więc naprawdę, sub się po prostu musi tutaj znaleźć na kanale. Bardzo zachęcam. Oczywiście najlepiej z dzwonkiem, no bo wtedy wam nie umknie nic. Nawet jak YouTube coś tam będzie nawalał i nie wyświetli na bieżąco informacji. Poza tym, jeszcze oczywiście polubcie film. I do tego chcę także podkreślić, że mam do Was pytanie. A jakie jest pytanie? Czy planujecie kupić paczki świąteczne? A jak tak, to ile? Ponieważ, no nie ukrywam, że w tym roku. Widziałem już bardzo różne komentarze. Takie, że nie kupuję w tym roku. W ogóle bez nadzieja nie opłaca się. Po co miałbym to kupować? I widziałem takie, że e, dobrze jest, git, git, git. Więc jestem ciekawy, jak to u Was wygląda. Dajcie znać. Podajcie swój nick. I dwie osoby dostaną 1000 zł. Ja wiem, na razie to jeszcze jest złoto. Ale niedługo będę już rozdawał oczywiście paczuchy. Więc będzie lepiej. Będzie lepsza nagroda. Na razie trzeba jeszcze no, parę dni poczekać. Przypominam, paczki mają się... Pojawić już 1, 1 grudnia, także naprawdę czasu do nich już mało, trzeba chwilkę jeszcze tylko poczekać, trochę cierpliwości i będzie się działo. Powiem Wam, że ta bitwa jest troszeczkę tutaj dla mnie trudna, bo jest niezwykle dynamiczna. Ciężko, ciężko zrobić dużo, jak tak cały czas nasi pędzą, a naprawdę, no zobaczcie, no tutaj jest totalny mordor, jest 8-1, minęły 4 minuty, no to jest tragedia, bo... Człowiek jedzie, jedzie i nie można dążyć za tymi uszkodzeniami. Większość wrogów jest po drugiej stronie, więc co trzeba zrobić? Trzeba pojechać na drugą stronę, no bo inaczej będzie lipa. Inaczej po prostu się nie wyrobimy. No i tutaj mamy cel jest to lis, który nam się kitra. Jest ten nowy niemiecki za maraton, za trzeci rozdział. Nie lubię w niego strzelać, powierz nie, bardzo nie lubię. To zwykle właśnie tak się kończy, że nie wchodzi. Więc mimo, że wydawało się, że on będzie taki praktycznie nieodbijający, coś tam dziadyka czasami odbije. No to zdarza mu się, trzeba to mu oddać. Najgorsze, co może być dla mnie, to dostać magazynek buraski. Naprawdę bardzo liczę na to, że nie zbiorę od buraski magazynka, bo nie chcę, naprawdę nienawidzę, jak stoję sobie jakimś czołgiem dużym, a ten czołg jest duży i nagle wiesz, magazynek od buraski całe życie ci ucieka. No to jest mega denerwujące. Oby mi tym razem ta przyjemność nie weszła w życie. Mamy tego kołowca, który tutaj krąży, ale nie widzi tej buraski. Okej, okay, jest buraska wykryta, jest wyspotowana, no dobra, czyli wiemy już, co się tutaj mniej więcej święci. Czy ja mogę im wyjechać na plecy z zaskoczenia? To może być dwojakie rozwiązanie. Może wyjść super, może wyjść tragicznie, zależy jak oni zareagują. Na razie reagują, powiem wprost, dość słabo. Obróciło się już dwóch na mnie, dobra. Obróciło się dwóch na mnie, jest tam burazk. Czy na mnie wyjadą? No raczej nie powinni. Mają teraz inne problemy ważniejsze moim zdaniem niż ja. Także raczej mnie tutaj zignorują, dostał list tego. To nie będę teranował chyba, bo to nie, nie ma sensu przy mojej masie. Tak, no przy tej masie lepiej sobie takie rzeczy genialne pomysły darować. No i niestety wewrak. Kaliban był szybszy. A kaliban jak strzeli, to nie ma co zbierać. Idzie Burask, Już się poddał, skubany. No nie no, kurde, też we wrak. We wszystko we wrak, do jasnej ciasnej. Gdyby nie te wraki, to pewnie by było jeszcze yy, z 3000 uszkodzeń, tak 3000 mi się wydaje, żebym dał radę zrobić. Ta bitwa, taka sobie, zagrajmy kolejną. Powiedziałem wam, że z tego pojazdu, gdyby mi go wydropiło, nie byłbym jakoś bardzo dowolony. To może wypadałoby to troszeczkę rozwinąć. No to wynika z tego, że pojazd ten jest do gry spokojnej, do gry bardzo cierpliwej, nie można jakoś się narażać, nie można zbierać uszkodzeń, bo łatwo tym paść. No i to jest po prostu czołg dla cierpliwych, a ja uważam się za takiego gracza, który lubi ryzyko, lubi agresję i tutaj to po prostu trudno połączyć. Jeśli tym czołgiem zagram spokojnie, trochę jak takim leopardem, no to wychodzi to elegancko, ale ten czołg po prostu nie pasuje do mojego stylu gry tak bardzo jak jakiś... Ciężki, więc pewnie dużo bardziej liczyłbym, i miał nadzieję, że z gdy wydropi mi na przykład tego Tigera mausa, który na dziewiątym tierze ma być dostępny właśnie w paczuchach. Także to takie po prostu nawiązanie, wytłumaczenie, czemu tak powiedziałem i jak po prostu ja to wszystko oceniam. Tym pojazdem musimy snajpić, niestety, snajpienie teraz. Nie potoczyło się idealnie, tak jak chciałem, poweszło bez uszkodzeń. Teoretycznie wyszedłem na tym dobrze, bo dostałem, zobaczcie, 900 po asyście, ale... No jednak damage to jest damage i pewnie bardziej wolałbym uszkodzenia. Rywale mają tą buraskę dobrze ustawioną. Bardzo dobrze ustawioną i ten turtle musi sam niestety tutaj, kurde, coś zrobić. No bo jak ja ruszę, to to się nie skończy dobrze. No jeszcze mam spota, zobaczcie, mam spota, czyli tam jeszcze może być coś innego. O właśnie. Nie, 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 nie ma sensu. MKPZ to ja wiem, że nie przebije łatwo. Także sobie to daruję. Ten pomysł jest y, niezbyt rozsądny. Ale znów asysta, co nie? Cały czas asysta. Podjechałem już niemal pod bazę wroga i powiem wprost, że jestem trochę zdziwiony, bo wrogów za bardzo nie widzę. Teraz dopiero TS54 jest jeszcze event, który ze swoim magazynkiem jest dla mnie toksyczny. Muszę się koniecznie go pozbyć, bo i podświetla, i denerwuje. Tylko weź go zdejmij, kiedy on tutaj po prostu jest taki mały. Ej, on wpadnie do wody. Co za łeb? He? Kurde. No, naprawdę teraz jestem lekko w szoku, co ten gościu zrobił. To nie było mądre. To nie było naprawdę rozsądne, ale to dobrze, no. Niech robią rywale takie rzeczy. Ktoś powie, że zapłaciłem mu, kordę, żeby tak zagrał genialnie. No, tak, zapłaciłem mu. Fortunę normalnie, ale no cóż. Było warte, jak widać. Dostałem spota, jakiś wróg mnie cały czas świeci Zastanawiam się teraz co to jest, bo to raczej nie może już być Iwen, no za dużo czasu minęło, to może być burask jakiś w krzakach Ale mam nadzieję, że i tak uda mi się na razie tutaj snajpić i pomagać drużynie Jest 5 do 11, więc moja drużyna potrzebuje pomocy A mój light ma już spota, w sumie to miał spota Także tyle z jego wsparcia Robimy demet, jeszcze tego Tessa, byłoby dobrze zdjąć burask Swoim magazynkiem odbija się od mojego pancerza. Wow, to jest niezłe. Ja go zdejmuję. No, przywarciłem. Nie ma dyskusji, to był fart. Ale szczęście, przydaje się. Oj, przydaje w życiu. Możemy teraz jechać, oczywiście, na dekapa. Ale nie wiem, czy to ma sens, ponieważ jest. No, fatalna sytuacja. Naprawdę fatalna, fatalna sytuacja. I wydaje mi się, że to sensu po prostu nie ma. O, jeszcze arta, dobra. Nie no, nie mogę się dać starenować, bo mnie zabijesz. Sowań się przedartą i zajmę tego RHM-a. Przoduję szybciej albo nie. Chciałbym przodować szybciej, ale ktoś mi popsuł. Przodowanie. Dzięki. No, plan był taki, żeby schować za tą skałą, i gdyby to się udało no to faktycznie byłoby nieźle. To jeszcze bym z dwa fragi zrobił na no, atak. No niestety, nie pykł. Też mądre by było, wiecie co? Gdybym użył heka na Rehema, to też byłoby mądre, ale mam tutaj kiepską y, jakąś sytuację, bo 5 sekund zmieniam pocisk. Strasznie długo. Tutaj chyba dwóch ludzi ma y, perk, intuicja. Tak, jeszcze u dowódcy musiałbym mieć. Jeśli perk ten występuje u kilku załogantów, to efekt się kumuluje. No jak masz u jednego, no to działa słabo, także tutaj jest ewidentnie potrzeba jeszcze na ten perk u dowódcy, to by było bardzo wskazane. Zagrałem tym czołgiem dwie bitwy teraz dla Was i to, co dało się chyba zauważyć, to to jest czołg w miarę przyjemny, w miarę w porządku, natomiast no nie jest przygięty, co nie? No nie jest niczym takim wow, więc to trzeba mieć świadomość, że jeśli go Wam wydropi, no to na pewno się nadaje do grania, ale Wątpię, żeby został Waszym ulubionym. W to naprawdę wątpię. Także jeszcze raz zachęcam Was do wzięcia udziału w giveawayu i to tyle moi drodzy ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.